czy następny wyjdzie to zrobić. Sprawie wdrożenia programu edukacyjnego w szkołach gimnazjalnych i ponadwymiarowym w zakresie segregacji śmieci. Paragraf pierwszy. Wnosi się do miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania o przeprowadzenie pilotażowego programu edukacyjnego w szkołach gimnazjalnych na terenie w zakresie segregacji śmieci. Paragraf drugi. Uzasadnienie z integralną częścią uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w stanie wolności. Uzasadnienie. W związku z wejściem z dniem 1 lipca 2013 roku nowej ustawy śmieciowej zachodzi konieczność większej edukacji społeczeństwa w recyklingu surowców trudnych. Najlepsze efekty są uzyskane już młodych ludzi, natomiast zasadna jest edukacja ekologiczna w szkołach. Korzystanie wiedzy zdobytej przez młodych daje możliwość wykorzystania tej wiedzy poprzez wolontariat i edukowanie i uświadomienie mieszkańców Krakowa, jak ważny jest recykling. Powiem tak, rozmawiałem z prezesami miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania po artykułach, które się ukazały w ostatnim okresie czasu, że społeczeństwo krakowskie jest źle wyedukowane w segregacji odpadów, surowców trudnych do powtórnego przetwarzania. Bardzo uzyskiwali na tym i bardzo się zastanawiałem przy wnoszeniu nowych opłat, ustalania nowych opłat za śmieci, jak zmusić tego, no więc powiedzieli, że będą zbiorowo karać, że jeżeli ktoś nie będzie segregował śmieci, to cała społeczność lokalna będzie ukarana wyższymi opłatami. Szczególnie będzie to dotyczyło osiedli. To jest wypowiedź pana prezesów, pozwoliłem sobie na rozmowę z panami prezesami podpowiedzieć im, że widzę to tak, żeby to poprzez edukację młodzieży dać im możliwość również wolontariatu, bo młodzież ma punkty za wolontariat. Najpierw, żeby NBO sfinansuje ten cały program edukacyjny, da ulotki, a szkoły udzielą jakby tego wolontariatu tej młodzieży, która będzie edukowała swoich najbliższych sąsiadów. Rozmawiałem z dyrektorami kilkoma i bardzo chętnie się zgodzili na to, że rodzinę z tego przeznaczą, ze sposu, czy też z przyrody tam na szkołach gimnazjalnych. I będzie taka możliwość. Myślę, że to będzie korzyścią. Młody człowiek, który nasiąknie, to na pewno będzie tracił i nauczy rodziców i dziadków. Proszę o poparcie. Pani Wyszyńska, pan Belce. Pewnie popieram, natomiast chciałam tylko dorzucić, że na terenie naszej dzielnicy były te dzwony, które się jakoby nie sprawdziły, bo stawiali je zupełnie idiotycznie w tam miastach. No, gdzie nigdy jeszcze są, ale resztę już likwidowali w ogóle na rynku głównym pod Wawelem i w ogóle wszystko. Natomiast w każdej kamienicy na życzenie zarządzającego domem można bezpłatnie postawić żółty kubeł do segregacji. Można na własnym podwórku segregować śmieci, więc warto by było to rozpropagować, bo nie wiem, czy... O to chodzi właśnie. I nie trzeba latać z tymi śmieciami segregowanymi do dzwonu, tylko na własnym podwórku można rzucać do tego żółtego pojemnika. Dziękuję bardzo. Ja pytam radiację formalny o głosowaniu bez decyzji. Tak, tak, bardzo proszę. Przepraszam bardzo, ja się zgłosiłem do... A ja mogę złożyć... Proszę Państwa, ja jestem tu w tak zwanych mieszanych uczuciach, ponieważ wydaje mi się, że ten wniosek powinien być nie skierowany do dyrekcji spółki, co prawda miejskiej, ale komercyjnej, która będzie być może jednym z podmiotów. Może mi się okazać, że nie wygra przetargu na odsłuchanie w gminie miejskiej, albo nie w całości. Natomiast wydaje mi się, że tego typu wniosek musi być adresowany do Wydziału Gospodarki Komunalnej, który w imieniu gminy będzie dysponentem śmieci. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, o ile wiem, to Krakowski Holding Komunalny, który prowadzi sprawę spalarni śmieci, ma tam jakieś budżety związane z edukacją. Natomiast mnie trochę Państwu zaskoczyło, ja nie byłbym skłonny być takim rzecznikiem dyrekcji NPO, bo dyrekcja NPO ma swoje interesy i myślę, że zamiast karać, najpierw trzeba zacząć karać pracowników NPO i wyedukować dyrekcję NPO. Ponieważ w sprawie tych żółtych kubów to nie jest taka prosta sprawa. Ja przeżyłem gehennę, ponieważ moi mieszkańcy, moi wyborcy chcieli taki żółty kubek. I
i pół roku trwały zabiegi o to, żeby NPO łaskawie go raczyło wstawić. Problemów było mnóstwo, że się nie zmieści, że nie wjedzie, że nie ma miejsca. Jak udowodniliśmy, że jest miejsce, to go potem nie wywozili. Bo się okazało, że ekipa, która wywozi śmieci posortowane, przyjeżdża nie w czwartek czy nie w środę i nie mają klucza od bramy, bo się nie są w stanie wymienić z kolegami. Potem się okazało, że nie wywożą, bo im były zaparkowane przed posesją samochody przeszkadzają. Tym, którzy wywożą regularnie śmieci, nie przeszkadzają, potrafią ten problem rozwiązać. W związku z tym, proszę Państwa, zamieniono żółty kontener na cztery małe kontenery. Teraz, proszę Państwa, mówimy o tak zwanej edukacji. Na tym kontenerze powinno być, czy jest napisane, co wolno wrzucać, a czego nie wolno wrzucać. Te małe kontenery wyglądają w ten sposób, że ta nalepka jest umieszczona na samym dole. Czyli mówiąc inaczej, ktoś, kto idzie ze śmieciami, zamiast patrzy na klapę, klapa jest pusta. Nie ma nic. Powinien, nie wiem, uklęknąć przed kontenerem na śmieci, przeczytać i dopiero wtedy wrzucić. Następna sprawa, proszę Państwa, kiedyś były takie kontenery blaszane. I one miały klapy dzielone i one były bardzo lekkie. Także dziecko, które w ramach swoich obowiązków domowych dostaje obowiązek wynoszenia śmieci, taką klapę mogło bez problemu podnieść i wrzucić śmieci. Teraz wymieniono te kontenery na kontenery plastikowe, gdzie już klapa nie jest dzielona, bo po co? I proszę Państwa, ja sam mam problem z podniesieniem tej klapy, ale jak w drugiej ręce trzymam jeszcze jakąś tam siatkę czy kubełek. Parokrotnie kierownictwu panu z MPO, prezesom tłumaczyłem to i się okazało, że to jest jak grochem o ścianę. Ostatnio kilka tygodni, była konferencja prasowa na temat opłaty śmieciowej, której nie ujawniono. Najęto tylko firmę Pol Invest, gdzie pan z tej firmy usiłował wykład zrobić akademicki, który pan jako szatanizm w pewnym momencie przerwał. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że prosiłem pana rektora Kutysa, żeby się zainteresował tym, żeby w niedzielę w czasie targu na Placu Nowym, kiedy połowa placu, połowa ulicy jest odnajęta, żeby śmieciarka w samo południe nie jeździła. No więc w zasadzie zostałem wyśmiany i pan prezes powiedział, że to jak ktoś organizuje jakieś zdarzenie, to powinien ich poinformować. Więc, dziękuję, proszę Państwa, głosujemy za się formalnie. Nie wiem, czy się to nie będę mówić, to sprawdzę, że za wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji. Raz, dwa, trzy. Pani Jadwigo. Ja mogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób jest za. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Jedna osoba jest przeciw. 10-1-1. Proszę Państwa, jeśli... Adwocem zaraz, chwileczkę, proszę Państwa. Albo przerywam sesję, albo wchodzicie wszyscy na salę. Nie mamy kworum. No dobrze, ale pani Wyszyńska wychodzi, a ja z panią Wyszyńską się nie będę widział, to chciałem złożyć życzenia, no, na miłość boską, no pewne rzeczy miały być. Na miłość boską, jeśli nie ma w czasie głosowania kworum... No kogo nie ma? Dobra, czekam. Panie Przewodniczący, znowu chce pan dyskutować o tym, że pan ma rację? No dobra, nie. Panie Przewodniczący. Znowu pan chce dyskutować o tym, że pan ma rację, że na brak... Może pięć osób się przysłali. Pięć do jednego i przeszło do pana. Innymi słowy, nie mogę w ogóle wyjść. Nie, rozumiem. Tylko proszę o nieopuszczanie sali. Albo przerwanie sesji, jak już ktoś nie może dotrzymać, z pięciu minut. Reasumpcja głosowania. Kto z Państwa jest za poprawką pana Krzysztofa Nowarowa? To zamknijmy dyskusję. Wnioski. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 19 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 11, 1. To jest 13 osób w tej chwili.
Czy ktoś z Państwa jeszcze? Przed wnioskiem był pan Kaznokiewicz, pani Tylek wygłosy. Proszę bardzo. Ja tylko króciutko powiem, jeśli chodzi o segregację odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku, co donoszono już w Brazie. Mianowicie będzie podział na frakcję suchą i mokrą. Jeśli frakcja będzie to pomieszana, układa ma być, jeszcze nie jest ustalona, ale ma być uzależniona od podziału właśnie na frakcję suchą, papier, szkło, plastik i coś tam jeszcze i pozostała mokra, czyli odpady domowe. Jeśli to będzie pomieszane, to układa będzie większa. Więc kwestia doszkolenia, to już miał w zasadzie natomiast zwracam po uwagę, że to będzie na tej frakcji i tyle. Dobrze, mogę? A czego wskazuje NPO? No dlatego, że prezydent miasta Krakowa powierzył miejskiemu przedsiębiorstwu oczyszczania przygotowania całego programu dotyczącego wejścia nowelizacji ustawy śmieciowej z dnia 1 lipca 2013. Czy NPO będzie startowało? Tak, będzie startowało w Szczecinie, dlatego że została wytworzona spółka, córka w miejskim przedsiębiorstwie, a ja się zwracam do przedsiębiorstwa oczyszczania, które jest zarządcą i będzie właścicielem śmieci. Bo to jest po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy mają w tym interes, czy nie, sfinansują program pilotażowy na terenie dzielnicy pierwszej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod możliwością rozszerzenia go również na inne dzielnice. Więc mnie nie jest do końca gwarant, gdyby się zgłosiła inna firma oczyszczająca, która by mogła dokonać na swój koszt takiego programu edukacyjnego wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, to bym wskazał do inną firmy. A dzień dzisiejszy ta firma się wyraziła chęć sfinansowania tego, jak i również dalszego nakładu swoich środków na ulotki, które będą młodzieży przekazywane, aby ta młodzież mogła edukować swoich sąsiadów, czy rodziców, czy dziadków. Więc myślę, że jest to intencja dobra, idąca w dobrym kierunku. To, co powiedział pan panie Jacku, że NPO jest oporne i pewne rzeczy powinno się ich nauczyć. Zgadzam się z panem w całej rozciągłości, mam też wiele uwag. W 2008 roku to moją poprawką został przyjęty żółty pojemnik i powiem, że sam miałem na początku problemy, będąc też od Rady Miejskiej po wejściu tej uchwały, żeby wyegzekwować natychmiast. Też musiałem czekać, bo jeszcze nie było wtedy pojemników, dopiero były zamówione. Wiem, że wystawiono do wielu zarządców nieruchomości, są na to dowody w spółce. Ale niestety odzew zarządców nieruchomości jest nikomy. Jest nikomy, ale jest nikomy w skali miasta. Najbardziej, ja mówię, najgorzej jest, to jest na obszarze Blokowic, czyli nowych osiedli i nowej huty, bo wszyscy mówią, mam jeden syn, ja nie będę chodził z segregowanymi śmieciami z 10 piętra, zjeżdżał na dół i segregował, więc wolę wrzucić do psyku jak leci. Ale trzeba to wyedukować, dlatego proszę, nie zmieniajmy tego, bo myślę, że to jest dobra rzecz. Jeżeli ona będzie zły miała przybrać obrót, to w ten czas zawsze możemy zmienić operatora tego programu edukacyjnego. Wiem, że Ania miała tam pomysł, żeby to zrobić jako kampanię. Nie, dlatego, że to jest pilotażowy program. Jeżeli się to rozwinie na wszystkie dzielnice, to w ten czas możemy zrobić kampanię. Kampania jest prowadzona w internecie na stronie MPO i Magicznego Krakowa. A ja chciałbym, żeby to był program edukacyjny, żeby weszli do szkół i edukowali, a nie kampanię robili, czyli rozdawali ulotki. Ja tak ma to wyglądać. Więc prosiłbym o to. Podstawowe jest trochę zabawne. Ale oni segregują, tak, ale oni potrafią segregować, a wielu rozmawiają z specjalistami.
Zadałem pytanie, co to jest segregacja w świecie, to powiem tak, aż mnie rozpaczy tego, że nie mogę zjawić, bo nie wiem, co to jest segregowanie w świecie. Powiedzieli, że w ogóle nie znają takiego pojęcia. Rzucają do kubła, mamusia, a tatusi wynosi do... Dobra, dziękujemy. Dobra, brawo. Akcja edukacyjna była. Teraz na prawie dobrej wszyscy głosujemy. Głosujemy. Słuszna poprawka, proszę Państwa, że w paragrafie pierwszy skreśla się miejskie przedsiębiorstwa w Czyszczakach, to miejsce spisuje się prezydenta miasta Krakowa. Tak? Kilka razy było, że my nie głosujemy do bezpośrednio tej cząstki, tylko ale prezydent powierzył miejskiemu przedsiębiorstwu przygotowanie do przekazu. Uważam, że... Dobrze, jeżeli Państwo uważacie większości, że tak powinno być, ja uważam, że nie, dlatego że wskazujemy konkretnego operatora do wykonania tego zadania. Tak to się to rozmyja. Ja mówię szczerze, no. Znosi się do prezydenta, a gmina wnosi się do prezydenta miasta, aby powierzył miejskiemu przedsiębiorstwu. Nie wychodzimy. No nie, ale jest wtedy wnosimy do prezydenta miasta, aby powierzył. Nie. Czy operatorem jest już NPO? Operatorem, no, proszę Państwa, pierwszy słowa miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, w to miejsce się wpisuje prezydenta miasta Krakowa. Kto z Państwa jest za tą poprawkę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Siedem za, sześć przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Sądzę, że wyczerpaliśmy już temat. I tak sądzę, chyba że ktoś jeszcze chce mówić na temat edukacji w szkołach. Poszliśmy troszeczkę dalej w temacie. Nie widzę chętnych za przyjęcie projektu uchwały. Sześć. 9, 10, 14, 15. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? 15 za, przeciw, 0 wstrzymujących.